Ostrożnie jak z jajkiem. Jazda musi być płynna, a kierowca opanowany. Okazuje się, że ta sztuka nie każdemu przychodzi łatwo. Było bardzo trudno, tak, tak. Wyglądało prosto, ale nie było prosto. Największym problemem była piłeczka. Była bardzo lekka i wypadała z talerza. Nikodem Piszczek ma prawo jazdy od miesiąca. Piłka spadła mu aż 2 razy. Za każdym razem musiał zatrzymać samochód i ustawić ją na tacy. Efekt? Strata cennego czasu, a co za tym idzie punktów. Każde naruszenie słupków wskaźnikowych, które tam są ustawione, to jest punkt karny. Nie zatrzymanie się na linii, to jest czekamy tak długo, aż przejedzie, a najważniejszy jest czas. Jazda sprawnościowa była jednym z elementów turnieju motoryzacyjnego, jaki już tradycyjnie odbywa się wiosną w Międzyświeciu. Wzięło w nim udział 7 drużyn uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zdziwiłem się z tą piłeczką, że ona tam będzie. Jest dość lekka podobno, więc może ją szybko zwiedziesz na tych zakrętach. No może być trochę zabawy i biegania za tym. Trzeba powoli przede wszystkim jechać ten tor i może się uda. Są nerwy i jest stres trochę i jednak, żeby się nie pomylić, dobrze pojechać, żeby piłka nie spadła z tego talerza. No trochę trzeba się nagimnastykować. Pierwszym etapem turnieju był test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i historii polskiej motoryzacji. Zdarzają się odpowiedzi 15 na 15 możliwych punktów uzyskują zawodnicy. Gorzej jest troszeczkę z tym testem ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Tu myślałem, że będzie 100%, bo świeżo po kursie egzaminacyjny na prawo jazdy, jednakże trafiają się potknięcia. Następnie drużyny musiały udzielić pierwszej pomocy. Tutaj mieliśmy wypadek samochodowy, kobieta potrącona przez pojazd. Czyli mieli zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo własne, czyli czy jest bezpiecznie, rozpocząć resuscytację, czyli masaż serca, oddech zastępczy. Po przeprowadzeniu kobieta odzyskiwała oddech, funkcje życiowe, dalej była nieprzytomna. Drugi zawodnik miał wezwać pogotowie ratunkowe, czyli całą procedurę wezwania. I trzeci zawodnik miał ułożyć tą osobę w pozycję boczną bezpieczną ustaloną, okryć, sprawdzić te funkcje, czyli to, co daje tą możliwość, że jak przyjdzie karetka pogotowa, ta osoba jest już dozorowana, ma funkcje uruchomione. Jak dodaje Janusz Głaz, teorię zawodnicy mieli ugruntowaną, gorzej z praktyką i pewnością siebie na miejscu wypadku. W takich sytuacjach konieczne jest zdecydowane działanie. Po wykonaniu resuscytacji sprawdzamy oddech. Panowie, to jest to podstawą, że jak kobieta drgnęła, poruszyła się, zakasłała, to ja znowu 10 sekund muszę tą pomoc, ten oddech kontrolować. Uczestnicy turnieju przeszli również sprawdzian z codziennej obsługi pojazdu. Sprawidłowa, czy jakieś elementy nie odstają, nie jest zniszczona ta opona, sparciała jakieś wybrzuszenia, takie elementy, nie? Wzrokowe. To jest jakby wymogiem dzisiejszych czasów, że uprawnienia do prowadzenia pojazdów są niezbędne i każdy młody człowiek chce to jak najszybciej uzyskać, nie czekając nawet na 18 lat już. Podchodzą do uprawnień kategorii T, żeby już można było ciągnikiem rolniczym, bo to jest od 16 lat, można było tym ciągnikiem legalnie z dokumentami poruszać się po drogach. Wiadomo, młodzi ludzie pracują w gospodarstwach, pracują również dorywczo i no lepiej, żeby to robili pod pełną kontrolą i z uprawnieniami. Turniej zorganizowali policjanci cieszyńskiej drogówki. Najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze Skoczowa, która zdobyła Puchar Starosty Cieszyńskiego. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, a na trzecim Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Cieszyna. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.